Przejdźmy do drugiego zadania. Liczby A i B są dodatnie oraz 12% liczby A jest równe 15% liczby B. Stąd wynika, że A jest równe. No oczywiście musimy to zapisać, to co jest w zadaniu. 12 setnych A równa się 15 setnych B. Spytacie mnie, dlaczego nie zapisałem procentów. Traktujmy zawsze procenty jako liczby i będziemy robić mniej błędów po prostu. Często w zadaniach są procenty i dzieciaki się po prostu najzwyklej w świecie gubią w tym. My wiemy, że procent z łaciny to jest percent, czyli na 100. 12% to inaczej można nazwać 12 na 100, 12 setnych. To samo tutaj. Oczywiście teraz będziemy bardzo łatwo mogli wykonywać działania. Pomnóżmy sobie to razy 100, pozbędziemy się wtedy tego mianownika. Mamy 12a jest równe 15b. Podzielmy sobie na 12, otrzymamy sobie a. A jest równe 15 dwunastych b. Po skróceniu, skróćmy sobie przez 3, to będzie 5 czwartych. Równa się 1,25b. Teraz jak widać odpowiedź nasuwa się ta. Też mogę jeszcze wyjaśnić, dlaczego 25 setnych to jest 25%. 1 oczywiście to jest 100%, a 25 setnych, jak wcześniej wspominałem, to jest 25%. No i to jest koniec tego zadania.